Dzień dobry wszystkim, z tej strony Damek, witam was w kolejnym odcinku z Forzy Horizon 5. Jak widzicie, znajduję się w tak zwanej niskiej zetce, czyli samochodzie budżetowym tej oto właśnie serii. Zbliżam się właśnie do miejsca rozpoczęcia kolejnego rozdziału, tego storyline, tak nazwijmy to, który tym razem jest tym samochodem lepszym. Dzisiaj w ogóle bardzo nietypowa godzina do nagrywania, ale no... Tak, czasami trzeba, więc nie wiem jak będzie z oświetleniem tak w sumie. Bo jest troszkę... dziwnie, nie powiem, że nie. Ale zobaczymy, mam nadzieję, że nie będzie was to jakoś tam bardzo rozpraszało, ani nie będzie wam to jakoś bardzo przeszkadzało. Welcome to High Team. We have a lot of money and seafood towers. Okay, we don't have seafood towers right now, but we do have Zach. It's you and me for this one. James is meeting us on the other side. Road trip! Woo! Road trip! Także właśnie, że tak powiem, zamknąłem się ładnie mówiąc na czas dialogu. A, brzmi w zasadzie tak samo, bo chciałem zobaczyć, czy brzmi inaczej, ale w zasadzie... Dźwięk jest ten sam, się patrzyłem przez okno na chwilę, bo coś mi dziwnie migło. Ale już... Już jestem gotowy. Zobaczmy kierownicę. O, tutaj kierownica jest... zupełnie inna. Co prawda bardziej podoba mi się chyba tamta w tamtej zetce, tak mi się wydaje. Jest taka ładna fioletowa, a tu jest taka... jakaś taka smutna, bym powiedział. Powiem ogólnie, szczerze mówiąc... O Jezusie! Aż to lata, zaraz będzie drzewo i będzie po zetce. Ale to ładnie, powiem wam. Fajnie czuć nawet ten samochód. Coś mi się hamulec za bardzo rozhamował chyba, bo powiem wam... Ostatnimi czasy mam jakieś bardzo duże problemy odnośnie hamulca, że nacisnę hamulec tak mocno i potem nagle, żeby zahamować mocno, to muszę go do samego końca wciskać. Jest to dość nieporęczne, nie powiem, że jest to miłe, ale jest to dziwne, co najmniej. Ale no cóż, czasami tak się zdarza, nie wiem czemu tak jest. Nie zawsze, czasami tylko się tak dzieje, jak nacisnę tak mega mocno. A tak, to jest okej. Okay. Ogólnie to chciałbym zrobić to na 3 gwiazdki, więc prawdopodobnie za chwilę będzie gdzieś ścinane. Ogólnie, powiem szczerze, pod względem koloru, bardziej podoba mi się tamta zetka, ale pod względem felg chyba podoba mi się bardziej ta zetka, szczerze mówiąc. Dobra, ścinamy tutaj przez pola, lasy, bo po prostu szkoda tracić czasu, matko boska nieposionym. Minuta 25, drugie podejście, bo pierwsze podejście w ogóle było jakieś okropne. Nie wiem, co tam się w ogóle zaszło. Zatrzymały mnie drzewa bez sensu. Także zrobiłem drugi raz po to, aby zalecieć na 3 gwiazdki, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ta dodatkowa gwiazdka się mi przyda. Więc wolałem sobie po prostu to zrobić. Co będzie następne? Jeszcze nie wiem, ale coś czuję, że prawdopodobnie będą to znowu jakieś testy na wyścig. A, rozumiem, dobra. W takim razie 100 metrów, 150 metrów do następnego challenge'u, lub następnej części naszej historii, więc na... O, to jest pełne hamowanie, to jest pełne hamowanie. To będzie jakaś dostawa. Oho, będziemy dowozili ubrania jakimś busem. Pokaż mi busa, chyba wiem jaki to jest bus, jest taki z pączkiem na górze. Ole, dobry bus! Nie, dobra. To był piękny guess. O, jest bus. Proszę bardzo, mamy busa. Piękny bus. O, kurwa, człowieku. Ależ to... To jest transit? Tak, to jest jakiś transit na sterydach. O Boże. No dobra. Ej, to będzie... w lewo? No dobra, okej. Nie wiem powiedzieć, że to będzie easy. A tu jeszcze minutę mamy. Okej, czyli... czekaj... co? Destination Zone, czyli tutaj? Nie ma? A, okej. Jezu, ale przez chwilę się normalnie wystraszyłem, że mi braknie tego czasu. Czy to tyle? A, ok... gdzie? Prawo. Dwie minuty. O, to będzie coś, czuję. Mega szybka dostawa.
Dobra. Ej, powiem wam ludzie, jeżeli... Czekajcie, bo tu jest w prawo, tu jest w prawo. Jeżeli ktoś używa, lub też nie. Jeśli ktoś używa stelaża z firmy GT Omega, to jest ja chyba z GT Omega, mi się wydaje, ten stelaż, to polecam... A! Miałem zaparkować! Nie ma. To polecam pod nóżki, które tam są takie wykręcane, takie... Tak się wykręcają nóżki, żeby ładnie były... A, rozumiem, czyli jedziemy dalej. Dobra, dwójka, dawaj. A, dobra, dwójka. To polecam wziąć sobie pod... Jeżeli macie taki fotel długi jak ja, bo mój fotel jest ogólnie bardzo długi i on w zasadzie dochodzi mi to siedzisko w zasadzie spod same kolana. I szczególnie jak grałem w Forze, prawo, to zaczęły mnie bardzo bolewać, boleć mnie zaczęła prawa noga, bo odcinało mi dopływ krwi. Nie, tak drętwiała trochę, nazwijmy to, i bolała mnie w kolanie też potem mocno przez to. Powiem wam, że najlepsze co możecie zrobić, żeby oczywiście było, znaczy można wykręcić te nóżki i będzie niby równo, no nie? Ja wziąłem potem o krok dalej, żeby to było mniej więcej zawsze wszystko równo. I po prostu wkręciłem sobie, czekajcie, bo nie chcę pączka przebić o gałęzie, dobra. I po prostu wziąłem sobie i wkręciłem po jednej nakrętce na każdą nóżkę, bo tam jest taki dość długi gwint. Nie, ja się zesram. Dobra, udało się do trzy gwiazdki. Więc jeśli... Tak, wracając do tematu, więc jeżeli właśnie chcecie sobie to wyrównać, ja dałem po jednej nakręce na dość długi gwint, który tam jest. Tego gwintu teraz od góry zostało tak, nie wiem, z... centymetr, półtora, coś takiego mniej więcej, ale to spokojnie wystarcza. Max 2, ale to max. Zresztą nie, no w sumie może być koło 2 cm, bo mówię, on jest bardzo długi ten gwint. Dwie, znaczy po jednej nakrętce, nie wiem jaka to jest średnica tam, więc no nie powiem wam, bo aż tak, że tak powiem, obeznany we wszystkim to ja nie jestem. Nie, raczej nie potrafię powiedzieć co ma jakąś średnicę. I po cztery podkładki i powiem wam, jest po prostu bajabongo. No tutaj jak naciskam gaz, to ja sobie jestem w stanie, widzicie lub też nie w kamerce, ładnie nogę, ładnie pod nogę wsadzić palce, więc nic totalnie mi teraz nie ogranicza tutaj ruchu nogi, jest świetnie. No kierownica poszła gdzieś do góry o tyle, nie więcej, nie wiem, no tak palec, no palec na easy poszła do góry, nawet więcej trochę. Także poszła naprawdę dość trochę do góry i powiem wam, to się tak wydaje, ale to zrobiło bardzo dużo. Ej, nie umiem tego sprzęgła tutaj wyczuć w tej Forzie. Ono tak na samym końcu łapie, mordo nie wierzaj pode mnie, dzięki. Także naprawdę mega to robi robotę według mnie. Wiecie co, jedziemy... Tak, gdzie to w ogóle mam jechać? Aha, tam gdzieś. Nie. Dobra, rzeką. No dobra, to było trochę gorsze. Okej. Okay. Dobra, ogarnąłem auto, muszę trochę nadrobić, bo po prostu straciłem tam mega dużo czasu. Ej, tutaj po prawej stronie, nie wiem czy to widzicie na nagraniu, no ja to widzę. Gdzie mamy ciśnienie oleju to chyba jest i temperaturę prawdopodobnie oleju. Mamy również prędkościomierz, co jest dość w zasadzie fajne to, mi się wydaje. Ciekawy jestem, czy w realu jest to tylko i wyłącznie w milach, tak jak jest to w USA, czy również można go zmienić na kilometry. Fajny bajer według mnie, bo... Widać dokładnie, jakby nie było, no nie? Fajne to... Jezusie, a mnie wyniosło. Fajne to jest, bo wydaje się to jako dość fajne udogodnienie. Ej, dobra, tu lecę tak. Tu lecę tak! O Boże, dobra, spokojnie. Chcę zrobić to po prostu na trzy gwiazdki wszystko. Ja podejrzewam, że nie jedna osoba tutaj tak jeździ, więc w sumie why not? Ale wydaje mi się, że no raczej nie byłbym aż tak szybki, żeby pojechać po wszystkich... Znowu się zepsuło! The return of the Z to America.
Nissan debuted a bright orange Z concept car, the Nissan 350Z. It was released to wide acclaim the very next year. While the 350Z was good, Nissan knew they could do better. Debuting in 2008, the Nissan 370Z was almost a complete redesign from the 350. The engine swapped out to the huge 3.7-liter V6. It was also still affordable and looked amazing. Lucky for us and all the Z Series fans, Nissan didn't stop there. In 2023, the new Nissan Z arrived, the newest in their line of modern sports cars, this time with 400 horsepowers. The new Z uses the same platform as the 370Z, but now it's got a 3-liter twin-turbocharged V6 engine. Now I kind of wish I'd gotten the Roadster. Z432, baby. Can't beat a classic. My Z is the mightiest Z. This is great, but I still miss Heiko. Congratulations, you are now officially up to speed on the Nissan Z. Chciałem właśnie, żebyście tutaj posłuchali sobie historii, może osoby, które przynajmniej znają trochę bardziej angielski, to zrozumią. No będę musiał coś wykombinać z tymi napisami, czy zmienicie pod, na polski pod nagrania, czy też żebyście mogli sobie też poczytać o tych historiach, bo są one według mnie dość ciekawą częścią tych właśnie storyline'ów, nie wiem jak to się po polsku nazywa, tych historii, które robimy, więc po prostu w takich momentach czasami po prostu lubię zamknąć rej i dać wszystkim posłuchać tego, co oferuje właśnie ta gra i to, co oferuje ta cała historia. Znowu wracamy na ciężarówkę. Dobra, biegi. Siema. Ej, coś mi... O, dobra, działa sprzęgło, bo coś się zepsuło ze sprzęgłem i nie chciało mi ono wchodzić przed chwilą. Dobra, dawaj. Musimy to zrobić na 3 gwiazdki, jak wiadomo. Jest dobrze, powiem wam, bardzo mi się podoba to, jak jest zrobiona cała ta gra. I bardzo mi się podoba, znaczy cała ta gra. No chodzi mi o ten event, nazwijmy to. Chyba popchałem, no chyba go trochę właśnie pcham. To się naprawdę bardzo mi się podoba i chciałbym, żeby było takich więcej. Jest to chyba... No powiem wam szczerze, to jest autentycznie pierwszy event w Forzie 4, jak i 5, który przegrywam w zasadzie z bardzo dużą przyjemnością. Taką aż, no wow, po prostu, nie wiem, bardzo mi się to podoba. Bardzo fajnie jest to zrobione. Jakby ta ciężarówka jechała trochę szybciej. Znaczy to nie tak, że ciężarówki normalnie jadą 90, w USA chyba 105, z tego co pamiętam, a tutaj jedziemy 160. A czuję się, jakbym jechał z... No, 80 może? Może. Ale naprawdę... No fabuła jest po prostu mega fajna i mega mi się podoba, wam powiem szczerze. Bardzo mi brakowało właśnie takiej fabuły lub coś... O, i znowu jedziemy na Horizon Festival. Bardzo mi brakowało takiej fabuły lub coś tego typu, bo... Serio, jest to dla mnie przyjemność grać w takie właśnie rzeczy, szczególnie mówię, jeżeli jeszcze mam zainteresowanie w danym, że tak powiem, kanale lub coś w tym, wiecie, jakby to nazwać. Czasami się mieszam, jak oni to mówią. Dobra, jadę tutaj, bo przecież nie zdążę tego dowieść. Coś czuję, że nie zdążę tego dowieść. Aha! Serio? No to teraz już nie dojadę, w 10 sekund nie ma szans. Myślałem, że mogę sobie ściąć. Nie fair, no to już nie dojadę, to ja się już mogę. Minuta 40 coś chyba mi się wydaje, ale pewnie nie jestem. Pokażcie, minuta... 47, czyli zostało mi około 5 sekund. Nie wiem czemu, ale znowu trzeba było zrobić samochód, więc spędziłem na tym jakieś, nie wiem... 5 do 10 minut, ale mam kolejny samochód, zrobiłem w zasadzie taki sam jak tamten, no bo w zasadzie... Wymagania były dosłownie takie same. Zrobiłem takie same. Czemu tak jest? Nie wiem, ale po prostu jeżeli tak jest wymagane, taka jest wymagana działalność, że tak powiem, do zrobienia samochodu i do zaliczenia... jak to się nazywa? Do zaliczenia całej historii. No to tak właśnie zrobimy. Dobra. Skupiam się, bo oni cały czas gadają, a ja staram się gadać tu i oni mnie cały czas zagłuszają. O, już nie gadają. No i super, podoba się mi. Jak tamtym razem, dość duża przewaga, więc jest git.
Zawieszenie dałem sportowe, dałem stabilizatory sportowe, redukcja masy weszła na maksa, no i jest git. W zasadzie tak można zauważyć, a setup jest w zasadzie dosłownie taki sam jak tamten, więc wydaje mi się, że no szanse mam takie same. No wydaje mi się, że jedyne co zrobiłem, to mniej koni mam trochę, bo po prostu już mi się nie chciało dokładać tam, nie wiem, 10 koni, więc po prostu stwierdziłem, aha, dobra, ta trasa jest jakaś bardziej wymagająca, bo nie mogę omijać checkpointów, także, dobra, ale dojechałem, jest git. You're gonna have to move to LA. We need to get you some t-shirts, like a hat. You know how to read a teleprompter. I've got a better idea. How about you all join us here for a while? Oh, can we, James? Can we? Can we? Please, please, please? Can't say no to that face. All right, maybe for a little while. Jedyne co nam teraz zostało, to wejść i odebrać resztę prezentów, czyli ja wam pokażę, co jest na sam koniec. Znaczy, że prawdopodobnie widzieliście. Niektóre będzie pierwszy. Tu mamy tą lepszą Zetkę i tutaj prawdopodobnie jest tak. Tu jest ten właśnie oto transit z ubraniami, ponieważ jak widzieliście, z tą taką gorszą, oczywiście w nawiasie gorszą, Zetką jechałem na początku, ponieważ ją już odebrałem i teraz mamy również do wyboru tą lepszą Zetkę, która jest o właśnie tutaj. Jest to piękny model tego samochodu, bardzo mi się on podoba. I szczerze mówiąc, chyba je zostawię w stoku tak naprawdę, w takim setupie jak one są, bo podobają mi się naprawdę bardzo te samochody i jedyne co bym może zrobił, to może moc podwiększył, ale nie wiem czy jest sens tak szczerze, bo jest to fajna, że tak powiem, pamiątka po tym, że zrobiłem to i bardzo, one są tak fajnie stunowane, wam powiem. Ta moc jest taka do 50 koni podnieść i to już będzie wtedy tak dobrze jechało, że szok. Więc na tą chwilę dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostanie nam jeszcze jedna rzecz do zrobienia z tej oto serii, że tak powiem. Czyli to, co mamy tutaj, co teraz właśnie mijam. O właśnie, to co teraz minąłem, to będę chciał też zrobić. Ale to już w innym odcinku, także dziękuję. Trzymajcie się moi kochani, jak Zygzak McQueen tutaj lecę. Widzimy się na następnym odcinku. Do zobaczenia i szczała.